Hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku ze StarCraft 2 Wings of Liberty. No i co? W ostatnim odcinku wybraliśmy sobie misję Tosha. Znowu zrezygnowaliśmy. Więc zobaczmy, co nam ma Tosh do powiedzenia. Zaryzykowałem, podejmując współpracę z tobą i twoimi widmami, Tosh. Mam nadzieję, że Nova myliła się co do ciebie. Aha, nie wierz tej dziewczynce, bracie. Ona kłamie. Proces przemiany widmo na każdego wpływa inaczej, ale wciąż pozostajemy ludźmi. To my zdecydowaliśmy o tym, że staniemy się widmami. Nie ona, nie ty i nie Mengsk. Chodzi o wolność wyboru. To jedyna wolność, jaka jest nam dana. Ale czy mogę im zaufać? Czy mogę zaufać tobie? O nic się nie martw. Będziemy walczyć razem z tobą do samego końca. Moi bracia i siostry zawdzięczają ci wszystko. No muszę przyznać, że ta przemowa była taka bardzo... dotarła do mnie, o tak. Wolność wyboru przede wszystkim, ma rację, że to powinien mieć każdy, więc... myślę, że dobrze wybrałam, tak mi się wydaje. Pewnie zaciekawi cię ta informacja. Tosh oficjalnie przyłączył się do naszej małej rewolucji. Będziemy mogli korzystać z pomocy widm z jego oddziału. Ty to masz słabość do wykolejonych telepatów, Jimmy. Dawanie wolnej ręki tym wariatom to nie jest najlepszy pomysł. Stary Mengsk nie bez kozery kazał ich wszystkich pozamykać. Zamknął ich, bo traktował widma jak przedmioty. Byli jego bronią. Oni zasługują na to, by żyć na wolności, jak my wszyscy. No dokładnie, ale tylko dobrze powiedział. Chodźmy na mostek zobaczyć, co ciekawego słychać. Może Matt też ma coś nam do powiedzenia? Oczywiście. Od jakiegoś czasu nie bardzo wiem, co robię. Chyba gonię własny ogon. Nie, od samego początku traktujemy cię jak naszego przywódcę. Twoje poczucie sprawiedliwości daje nam siłę do działania. Moja wiara w sprawiedliwość wygasła już dawno temu. Całe moje życie to walka. Zabijałem, posyłałem dobrych ludzi na śmierć. W imię czego? Zakończenie całej tej historii z Mengskiem. Jeszcze tylko to nam zostało. A tacy ludzie jak ty będą budować nowe jutro na zgliszczach Starego Świata. Dał nam pan coś, w co możemy wierzyć, komandorze. Nigdy się nie poddamy. Obiecuję. No co za przemowy, kurczę, aż ciarki przechodzą. Aj, zobaczmy w konsoli bojowej, co mamy tutaj do ulepszenia, ponieważ mamy 200 tysięcy kredytów, no to myślę, że to jest spoko. Dominium. No właśnie, i tu mamy widmo. Udostępnia umiejętność bicz psioniczny, która zadaje 200 punktów obrażeń wskazanej jednostce. Maskowanie nie zużywa energii. To by było dobre, ale to kosztuje 125 tysięcy. Ale te widma to są spoko, bo one... A to? Aha. Nie no, to też jest mega. Ale myślę, że najpierw może sobie polepszamy te nasze zwykłe, o na przykład nasz czołg oblężniczy. Plus 40 punktów obrażeń jednemu celowi. Działa dużo. Działa brzące, to jest mniej obrażeń. A bo to sojusznicze jednostki jeszcze krzywdzi. Aha, no to fajnie. No już, przestań. Grzechotnik, nie. To wszystko jest takie głośne. Czy ja mam tak głośno ustawione to? Piechota, co my tutaj używamy najczęściej, wiecie? O, Erkusie przede wszystkim. Kilka na raz może budować? Nie. Co to jest? Budowle Terran. Pożary są wyszone automatycznie. Udostępnia razem do widzenia umiejętność przeczesywanie skanerem oraz maszyny typu muł. Zakupimy sobie to. Nie chcę dokładnie... ujawnia obszar z policjantów wojny. Muł. Słowa działającego przez ten czas robota górniczego. No dobra. Ja myślę, że możemy sobie to zakupić. Jarkusie, skoro kosztują 60 tysięcy, to też, a co? Już wydamy nasze pieniążki. Widmo. Mamy te właśnie, no faktycznie mają takie kombinezony jak Tosh.
Znaczy, wydaje mi się, że to kombinezon, czy to skóra. Efektem ubocznym programu szkoleniowego widm jest ekscentryczność żołnierzy. Wiele widm nosi przy sobie amulety i inne świecidełka, które rzekomo poszerzają ich zdolności. Podejrzewa się, że Dominium wciąż wykorzystuje widma w niektórych operacjach, mimo że oficjalnie program szkolenia tych jednostek został zakończony. Widma. Czy widziała pani kiedyś któregoś z nich? Nie? No właśnie, bo nie istnieją. Gabriel Tosh. Prawdopodobnie pierwsze widmo w rozmowie z Cyprosz z umojańskiego serwisu informacyjnego. Pani Roche zniknęła tydzień później i dotąd jej nie odnaleziono. Ha. Okej. Okay. Ten cały Tosh przekazał mi dane do budowy widm. Jesteś pewien, że możemy mu zaufać? Słyszałem, że zrobili mu pranie mózgu, czy jakoś tak. Tosh może tylko werbować ochotników, którzy zostaną widmami. O to chodzi. Ciężko nad nimi pracuje, żeby im nie odbiło, kiedy zyskają pełną moc widm, bez prania mózgów. Dobrze wiedzieć. Nie chciałbym, żeby któryś z tych obłąkańców zerwał się ze smyczy i oszalał do końca. Oczywiście nie mam na myśli Tosha. Oni nie są na smyczy. No i mamy nasze laboratorium. Jim, przyjrzałam się oskarżeniom nowy związanym z zamianą widm w psychotycznych zabójców. Czego więc udało ci się dowiedzieć? Szczerze mówiąc, nie ma żadnego dowodu, że widma są bardziej skłonne do anormalnego zachowania niż zwykli ludzie. Nagły wzrost wrażliwości psionicznej może prowadzić do załamania psychotycznego, ale widma nie są potworami, jak kazano nam wierzyć. Nowa nas okłamała. Aha, i tu cię mam. Dobrze, to dzisiaj, moi drodzy, może dokończymy sobie tę misję z tego kryształu. Nie wiem, ile ich jeszcze tak szczerze zostało, nie pamiętam. Wróciłem do naszego zniszczonego świata na Ajur. Infekcja zergów nadal dręczyła większą część naszej ukochanej planety. Wynędzniałe resztki nadświadomości wciąż tam spoczywały. Ponura pamiątka po przegranych bitwach i tych zwycięskich. Dobra. Pamiętam upadek Ajur. Niezbyt podoba mi się perspektywa oglądania tego od nowa, ale co zrobić? Upojona zwycięstwem nad nami nadświadomość zergów stała się zbyt pewna siebie. Teraz wszystko, co pozostało z potężnej nadświadomości, to tylko pokręcona i pomarszczona łuska. Musiałem zrozumieć znaczenie wspomnień, które pozostały w tej gnijącej masie. Mogłem wyłącznie zgłębić tajemnice tkwiące w korze mózgowej przez kontakt z ogromnymi mackami połączonymi z nią bezpośrednio. Jednak niezliczone sługi, które żywiły się tą martwą łuską, okazały się dość problematyczne. Okej, okay, chyba rozumiem, już co będziemy musieli zrobić. No niestety. Ale akurat bardzo lubię zadania z zergami. Czemu by nie? Tak jak wspominałam wcześniej, drugie DLC, a w sumie to pierwsze DLC, taki dodatek do kampanii Heart of the Swarm, jakoś tak się nazywał, gdzie rozgrywamy tutaj kampanię zergami właśnie, jest naprawdę mega. O! Muszę znaleźć sposób na ustanowienie przyczółka i wezwanie posiłków, które powstrzymają zergi. No tak, zapomniałam, że my jesteśmy tutaj Zeratulem. Ten wierny obserwator trzymał straż od czasu ewakuacji. Jego umiejętności z pewnością okażą się przydatne. Obserwator. Powietrzny zwiadowca. Obserwatorzy to dla prostych oczy na niebie. Mają stałe maskowanie, więc mogą bezkarnie szpiegować wojska wroga. Wroga powiedziałam, nie? No, to wojska żaby. Posiadają zaawansowane czujniki, które pozwalają im wykryć zamaskowane i zagrzebane jednostki. Dobra. Aha, bo on jest w powietrzu, dlatego tak jest ten. Odpowiedzialność mnie przygniata. Dobra, to... Solo. Nie wolno nam się zawahać.
Nie wolno się nam zawahać. A więc kilka porzuconych budowli wciąż działa. Wykorzystamy je. Ten stary znacznik wciąż emanuje mocą. Zastanawiam się... Słyszałem opowieści o potężnych kolosach ukrytych pod Ajur. Znacznik musiał przebudzić tych straszliwych strażników. Zergi widzą zagrożenie dla swego martwego pana. Straszliwych strażników. Co muszę? Zergi nie spoczną, póki nas nie wykończą. Muszę odnaleźć korę mózgową nadświadomości i odkryć jej tajemnicę. To chyba pylon, nie? Tak. Pylony, tutaj trzeba je... Niewystarczająca ilość minerałów. No dobra. Raz, dwa i trzy. I to się samo buduje, jak ja to lubię akurat tutaj u nich. Demony z przeszłości. Czekaj, bo my musimy przejść sobie tutaj. Gdzie ty jesteś? Tu jeszcze jeden. Proszę, postaw. I tu zaraz wszystko ożyje, tak się domyślam. No właśnie. Jeśli mądrze użyjemy naszych obserwatorów, będziemy mogli zbadać obszar bez zbędnego ryzyka. No dobra. To ja sobie bardzo chętnie zbadam obszar. Tu jeden. Aha, ja mam tylko jednego, rozumiem, ale mogę ich tworzyć. Tropiciel, tu gdzieś miałam tych tropicieli. To jest mój statek. Czekaj, gdzie oni byli? Gdzie oni z tej wody wyszli? A, tu. Wow, mega. Kroczenie po klifach, no dobra. Nie wiem, czy z tej strony jest możliwe, że nas coś zaatakuje. Mam nadzieję, że nie. Więc sobie tobą wyjdę tędy, tropiciel. Dobra. Wy tu będziecie się robić. Tu ładnie. Ty, moja droga jednostka. Musimy się przygotować do obrony bazy. Zergi się zbliżają. Okej, okay. Ale z której strony się zbliżają? No tu raczej nie, czekaj. Wolałabym mieć widok tutaj. Twoi wojownicy walczą z najeźdźcą. O kurde. Nie no... O... Jestem tu, w mroku. A to nie jest on. Ej, ja myślałam, że to jest ten. A czemu ty nie strzelasz? Dobra, to one z tamtej strony będą przechodziły. Działo, dobra, dawaj to działko. Jedno, drugie. Niewystarczająca ilość minerałów. Łe, no serio? Odpowiedzialność mnie przygniata. I jeszcze straciłam, ja myślałam, że to jest ten tropiciel. Kolos. Łe. Dobra. Co my tu mamy? Jeszcze jakieś ulepszenia? A nie mogę tego rozbudować? Gdzie ty jesteś, kolego? Co ty tu masz? Przyzwij bramę. Asymilator. Aha, a właśnie, bo my nie pozyskujemy przecież. Ale tu co? Raz. Dwa. Proszę mi wyprodukować więcej erkusiów. Znaczy, sorry, oni się tutaj nazywają inaczej. A i tu mam kolejnego obserwatora. Albo wiesz co, ty w sumie idź tu. Ja bym wolała zobaczyć, co się z tamtej strony dzieje, chociaż może z tej też się coś będzie działo.
Zelotem, bo też nowym walczącym. No właśnie, i nie mamy tego. Otchłań zionie chłodem. Gdzie ty jesteś? Tu. 150. No bardzo, bardzo, bardzo wolno to idzie. Niestety, dobra, to my sobie już pójdziemy tobą. Odpowiedzialność mnie przygniata. A wy tu pilnujcie. Tak porządnie pilnujcie. Niewystarczająca ilość minerałów. No serio, ja tu muszę kolejny kryształ zbudować. W razie rozwalą ten, to jestem tu w mroku. No właśnie, a ty zbieraj kryształy. Pięknie. Arudin Rashagal. Chwała pierworodnym. A w sumie, czekaj, więzienie otłani. Więź wroga energią ogłusza go, zakłóca umiejętności. Teleportuje, okej. Okay. To ty tu powybijaj wszystko. Będziesz miał zajęcie. A my w tym czasie, jak stworzyliśmy już... O. Jeszcze ze dwa. Dobra. Jestem tu, w mroku. Teraz z tej strony kilka. Mam nadzieję, że to wystarczy. Tak, trochę z tyłu stańcie. Jak sobie radzisz, mój drogi? Usunę demony z przeszłości. Proszę, proszę, usuń. No przydałoby się troszeczkę więcej tego wojska. Kichanie, na odcinku. Przeprowadź Zeratula do macek nieświadomości 4. Zeratul musi przeżyć. Aha, dobra, poczekaj, bo ja bym to zrobiła. Odpowiedzialność mnie przygniata. A tu fajnie wszystko wybijasz. Czekaj, weź to pozbieraj. W mroku. Jesteśmy. Zergi chcą nas otoczyć. Do broni, bracia moi. Kurczę, ścieżką honoru. Z której strony przylezą? Przeprowadzimy rekonkwistę Ajur. Dobra, to ty tutaj walcz. A ty? Zbuduj. Czemu one... Czemu one mnie widziały? No nieładnie, nieładnie. Jak to ich wygląda? Na razie okej. Proszę to szybko zniszczyć. Dobrze. Teraz tu, chodź, chodź tu zniszczymy, bo coś mi się tutaj nie podoba to wszystko. To byłam pewna siebie, że oni tam nie mają żadnych wykrywaczy, a jednak. Tu chodź. Rekonkwistę Ajur. O, właśnie. Tu jest jakiś już zwiadowca. Jestem tu. Chodźcie, halo. Służymy Ajur. No chodź. A, ja nie mogę bić jednostek. Okej. Okay. No to za wiele, to ty nie. A wy możecie, ja mam nadzieję, że oni mogą. Dobra, was pięcioro. Ulepszenie uzbrojenia naziemnego. A, niech będzie. Pancerz jednostek naziemnych. Dobra. Weźcie jeszcze się szybciej. Szybciej pospieszcie. Szybciej pospieszcie. Umożliwia ulepszenia. To chyba mam, tak. To mam. Tego nie mam. Nie, mam bramę. Budowla główna. Czekaj, bo coś mi się tutaj... Jestem tu, w mroku. Tego chyba nie mam. Więc buduj to. Zakład robotyki. A ja bym to zbudowała... Aha. No dobra. Jak wespan, to wespan. Jestem.
jestem jądrem ciemności. Chodźcie, tu powoli pójdziemy. Tak bym zostawiła trochę. Usunę demony z przeszłości. Ty się wylecz, a nie usunę demony. Chłopie. Aj, bo może być ciężko, jak on nam zginie, to po misji już. Niestety sfejlowaliśmy ostatnim razem. Jestem tu, w mroku. Nie masz jak przejść, no kurczę. No trudno, dobra. Nie, ty na razie zostanę. Zwracasz się do mnie. Otchłań, zionie chłodem. Czekaj, pójdziemy tu w górę. Wyraź swą wolę. Szozak mokrów. Czekaj, bo ja mogę to wszystko... Te wrota przesyłowe chyba działają. Może jest jakaś szansa. Pierworodnym. Jestem ci całkowicie posłuszny. Służymy Ajur. Jestem tu, Amrok. Pierwsza macka nadświadomości. Wyczuwam ból. Zaskoczenie. Śmierć. Okej. Nie wiem, o co chodzi z tym. Ulepszenie bramy do wrót przesyłowych pozwala protosom przyzwać jednostki na obszar pola energetycznego kogokolwiek z pylonu bez potrzeby teleportowania ich do bramy. Wydaje mi się, że to jest to, co ja zbudowałam. Nie to rada z mroku była. Zergi chcą zalać naszą bazę. Ulepszenie zakończone. Czemu nie mogę tego ulepszyć? Ulepszenie bramy do wrót... No właśnie. Czemu nie mogę tego ulepszyć? Dziwne. Dziwne. Mam nadzieję, że tu się... Wyraź swą wolę. Dobra. Zostanę odkupiony. Baza jest atakowana. One dadzą sobie radę. Jestem tu, w mroku. One się skupiły w ogóle z drugiej strony, dobra. Baza jest atakowana. Tutaj też sobie dajemy radę, jak najbardziej. Twoi wojownicy walczą z najeźdźcą. Ale co to jest? Czemu to jest tak zaznaczone dziwnie? Włącz zasilanie obelisków. Szozak Moknul. Arudin Rashagal. Służymy Aju. No ale jak? Włącz zasilanie obelisku. Pobliżne zwiększa się bliski protosów bez zasilania. Zapewnił. Pylonów, dobra. Zostanę odkurzony. Dobra. Jestem tu, w mroku. No problemu. Jestem ci całkowicie posłuszny. Czekaj, ty się musisz odsunąć. Otchłań, zionie chłód. Zwracasz się do mnie? Jesteśmy jedno. Usunę demony z przeszłości. Oj, czekaj. Baza jest atakowana. Dobra. Hej! Co mnie to atakuje? Niechaj wróg pozna naszą furię. Zabij go! Albo nie. Jestem tu, w mroku. Zrób tak. Jestem Androidas Zeraturu. Zostaliśmy uwięzieni w macierzy energetycznej bramy, kiedy ją wyłączono. Bardzo ci dziękujemy. Jestem jądrem ciemności. Zwracasz się do mnie? No i mega! Usunę demony z przeszłości. Dobra. Tu proszę ich jeszcze troszkę. Jestem tu, w mroku. Mówisz? Nie wiem, po co mi to. Chociaż może do ulepszenia do tego doszły.
Dobra, lecimy dalej. Odkupiony. Chwała pierworodny. Pięknie. Moknul. Jestem ci całkowicie posłuszny. Wykorzystaj moje umiejętności. Do dnia zagłady. Patrz, ty się przesuń. Mnie przygnie. Pięknie. Pole minerałów wyczerpane. O, pole minerałów wyczerpane. Musisz przyzwać dodatkowe pylony. Dodatkowe pylony. No to chodź, kolego, jeszcze ty. Trzy pylony zrobisz. Proszę to wszystko rozwalić. Tak, przepędź go. Asio. Trochę ich tu mało. Jestem głosem. Nie, tylko ty. Jestem jądrem ciemności. Niech tu przyjdą. Dobra, ty to daj spokój, oni się tym zajmą. A ty masz w sumie iść tutaj chyba. Nie wolno nam się zawahać. Aha. Arudin Rashagal. Tu mam problem. Wyraź swą wolę. Intryg. Jesteśmy jedno. Jestem głosem. Mowa się to już poznisz się. Usunę demony. Żeby się nie odbudowały, jestem dobra? Jestem jądrem ciemności. Bardzo mocno. Nadchodzą Zergi. Mówisz? Wykorzystaj moje umiejętności. Jestem tu, w mroku. No pozbądźcie się go. O dobra, teraz się zajmujcie kim chcecie. Gdzie jest mój? A, tutaj jest. Będzie jak mówisz. Czy on mi niszczy jednostki? Oczywiście. Zwracasz się do mnie? Gdzie ty jesteś, Zeratul? Gdzie on jest? Baza jest atakowana. Tu. Dobra. Baza jest atakowana. Druga maska nadświadomości. Wyczuwam śmierć. I radość. No, panowie. O kurde. To mi się nie podoba. Proszę tutaj tak ładnie zbudować wszystko. Jestem. Wykorzystaj moje umiejętności. Myślmy światłością karma. Dobrze. Myślmy. 16 jednostek roboty. Aha, bo tutaj już nie ma co zbierać. To ty pozbieraj tu. Otchłani. Jestem tu, w mroku. Dobra, mamy dwa. Bo ogólnie to, czy to jest... Nie wiem co z tymi obeliskami, bo tu w sumie jest jeden obelisk, a gdzie jest drugi? Służę, póki co. No dobra, trochę przepędziły to do tego. To ja się mogę tym zająć. Jestem jądrem ciem. Zostanę odkupiony. Ale to jest okropne. Jestem tu, w mroku. Nie, ty tam sobie nie podchodź. Wyraź swą wolę. O, tak pięknie. Wracasz się do mnie? Teraz możesz się zaatakować. To chyba, ja boję się. Wyraź swą wolę. Chyba potrzebne nam troszeczkę więcej jednostek. Otchłani zionie chłodem. Wy. Jestem głosem zaćmienia. Usunę demony z przeszłości. Skąd one widzą? Jestem tu, w tam mroku. Gdzieś. Niedobrze. Wykorzystaj moje umiejętności. Szozak Moknul.
No. Dobra. Odpowiedzialność mnie przygniata. Tutaj trochę sobie powalczcie. Czekaj, czekaj, bo ty kolego... Odkupiony. Puśćcie przepaństwie go. Ciemności. Zwracasz się do mnie? Jesteśmy dobra. Jednością. Zostanę odkupiony. Jak tam nasz... Jestem tu, w mroku. Walczcie ładnie. Dwa na cztery. Tutaj się kończą, niestety. Jak my stoimy? O. Może trochę więcej pancerza. Nasza baza znalazła się w cieniu. Zergi niebawem zaatakują. Dobra, damy sobie radę. Chyba. Co to jest? Że one to tak dobiją i to w ogóle nie schodzi życie. Nie wiem. Jestem tu, w mroku. Ale dobra, ty musisz iść tutaj. Ale najpierw sobie pozabijaj. No już. Dobra. Służymy. Trzecia macka nadświadomości. Wyczuwam radość. Wprowadzonego dawno temu w życie planu oraz strach o przyszłość. Jestem tu, w mroku. Dobra. I ostatni tutaj. Czy ja mam się dostać tamtędy? Jestem głosem zaćmienia. Usunę demony z przeszłości. Odpowiedzialność mnie przygniata. Gdzie jest teraz? Aha, tutaj, dobra. Wow. Zostanę odkupiony. Coś to go tutaj gryzie. Pole minerałów wyczerpane. Pole minerałów. No to wiesz co? Zrobimy tak. Proszę tu zbudować bazę główną. I się przeniosą tutaj. Jestem tu, w mroku. O. Jesteśmy jednogłośni. Co tam tak się obudził jakoś dziwnie? Proszę tu postawić. I tu. Tu nasze gniazdki. Nie wiem, czemu nie mogę tego przekształcić we wrota przemysłowe. Może dlatego, że to jest tu za blisko? To jest taki jedyny pomysł, który mi przychodzi do głowy. Wyraź swobodę. Jestem tu, w mroku. Idź pomóż. Ulepszenie zakończone. Przegońcie go ładnie. Pięknie. Odpowiedzialność mnie przygniata. A. Bom. Tak, Salo. Wypełnię swoje powołanie. Nie wolno nam się zawahać. Jestem tu. A my tych jednostek mamy bardzo dużo. Jestem ci całkowicie posłuszny. Zwracasz się do mnie. Nie, Zeratul, ty się nie rzucaj, bo ty jesteś widoczny. Jestem jądrem ciemności. Ja to bym przegoniła najchętniej tego. Poruszamy się niezauważeni. Dobra. Pole minerałów wyczerpane. Bo wy sobie nie poradzicie chyba już, zaczyna być teraz. Nie. No właśnie. I się skończyły. Czekajcie, pole minerałów wykończone, to proszę jestem tu. Jestem tu, w mroku. Wykorzystaj mój. Przydałoby się ich więcej. Zergi zbierają się niedaleko naszej bazy.
Intrygujące. Wow, wow, wow. Odpowiedzialność mnie przygniata. Czyś ty oszalał, chłopie? Przeprowadzimy rekonkwistę Ajur. O, tak na szybciej mówisz? Aha. Dobrze. No dobra. Jestem tu, w mroku. Myślę, że sobie poradzą, spokojnie. Baza jest atakowana. Tutaj? Też sobie chyba radzą. Baza jest atakowana. Myślę, że chociaż... Wyraź swą wolę. Twoi wojownicy walczą z najeźdźcą. Oni to niech walczą, oj. Trochę nas tu popsuli, że tak powiem. Jestem jądrem ciemności. Do dnia zagłady. Dobrze. Dobrze. Dobrze, dobrze. Jestem tu. Ulepszenie zakończone. Jak ty masz tutaj przeleść? Veraku. Bardzo mądrze. Nas tu trochę mało zostało. Tutaj... nie, tutaj akurat spoko. Tu weź jeszcze z trzech postaw. Tu weź jeszcze tak postaw. Ci niech się tworzą. Ja to bym ogólnie chyba wytworzyła jeszcze dodatkową... Tak mi spisaliście w sumie w komentarzach, żebym wytworzyła dodatkowe właśnie te bramy, te takie koszary dodatkowe, żeby no po prostu szybciej produkować jednostki, że ja też źle robię, że tego nie... o to nigdy nie zadbałam. Więc może tym razem sobie to zrobimy. I to się nazywało przyzwij bramę. Więc może ją postawimy gdzieś... aha, bo ja tutaj nie mam... Postaw to. Tu, aha, postaw tu jedną i tu drugą. I postaw bram. A może przezwiemy właśnie. Archiwa nie, może to, robotykę. Jestem tu, w mroku. Dobra, niech to się buduje. W tym czasie ty musisz iść tu naprawić. Mamy dużo... co tu się dzieje? Słyszałam, jakby strzelali. Jesteśmy jednością z cieniami. O, a tu jest kolejna ta. Patrzcie. Kolejny obelisk, no i bardzo dobrze. Wrota przesyłowe. Czyli jednak się... Jestem tu, w mroku. Gdzie są te wrota? A, nie, obelisk. A, to są wrota, a to jest obelisk. Nie no, genialnie. Ja zamiast tu przyzywać. Co dziwnie to działa. Jestem tu, w mroku. Nie mogę zakolejkować. Bo ja ich mogę postawić gdzie chcę? Troszeczkę tego nie rozumiem, ale okej. Wykorzystaj moje umiejętności. Jestem jądrem ciemności. Dobra, teraz ty jesteś potrzebny. Zergi chcą nas otoczyć. Do broni, bracia moi. Tu są jakieś zergowe dziwne rzeczy. Zergi chcą nas otoczyć. To wydaje mi się, że też mogą z tej strony przyleść. O, i tu mogę to aktywować w sumie. Proszę bardzo. Teraz potrzebne mi będzie... aha, muszę to poczekać. Umieścić w polu energetycznym. Tak, tak, właśnie, wiem. Te sobie tutaj dadzą radę, te sobie tutaj dadzą radę. A, mogę już przekształcić. Twoi wojownicy walczą z najeźdźcą. Okej. Baza jest atakowana. Jestem tu, w
No to wy sobie tutaj musicie stać. Wolałabym chyba bramę, żeby była. Tu też bym wolała bramę, żeby była. Bo ja sobie zakolejkuję i mam z głowy. Dobra. Szuka, stawimy czoła ciemności. Lecimy. Bum. Wierności. Dobra. Zatem służę. I tutaj już jest przejście do ciebie. Tak, czyli ty możesz... Jeden z wyspanym wyczerpany. Aha, bo ty masz tutaj to ostatnie. Dobra, nie. Chwała pierworodnym. Ty sobie stań tam z boku. Dobra, niech się tu zbierają. Pozbawia cel energii. Jestem tu, w mroku. Wy mi nie jesteście potrzebni. Jesteśmy jednogłośni. Ja muszę tu zejść. Wypełnię polecenie. Bum. Nie wiem. Jak to działa, czy to nie działa. Proszę tutaj tego zniszczyć. Dobra, i teraz ty. Kroczę ścieżką humoru. Czwarta macka nadświadomości. Wyczuwam koniec. Muszę udać się do kory mózgowej nadświadomości, aby posiąść zrozumienie. Witaj, bracie. Przemawiam do ciebie zza światów. Tassadar, ale ty zginąłeś razem z tą przeklętą nadświadomością. Nigdy nie posmakowałem śmierci, Zeratulu. I nie zamierzam tego zrobić. Ale nie czas na tę historię. Przybywam, żeby opowiedzieć ci o tym stworzeniu i jego odwadze. Odwadze? To było wynaturzenie. Nie zawsze. Zergi zostały zmienione. Narzucono im jeden nadrzędny cel. Zniszczenie naszej rasy. Nadświadomość obdarzono intelektem, lecz nie wolną wolą. Wściekle miotała się w okowach własnego umysłu. Kto to zrobił? Dlaczego? Nie wiem tego. Jednakże nadświadomość znalazła sposób na to, by wyrzec się własnego imperatywu, zrodziła szansę, nadzieję na ocalenie. Królowa Ostrzy. Szaleństwo. Tylko ona może uwolnić zergi z niewoli, a tym samym uratować resztę przed ogniem. Nie rozumiem cię, bracie. Zapomnij o wszystkim, co wiesz, Zeratul. Nadświadomość ujrzała
koniec wszystkiego. A teraz i ty zobaczysz ten obraz. Nie! Nie zniosę tych wizji! Przestań! No ładnie. Jednakże, długa misja, muszę przyznać. Ale daliśmy echa przyszłości. Zobaczmy, czy ma nam ktoś coś do powiedzenia. Oczywiście królowa ostrzy w roli głównej. O, nikt nie ma. No to dobrze, nowy projekt badawczy Kruk, statek naukowy, reaktor komórkowy. No dobra, skończymy sobie do laboratorium, bo widzę, że mamy punkciki do rozdania. Konsola badawcza. No i co tutaj będzie? No oczywiście. A, statek naukowy wykrywa zamaskowanie i zagrzebane jednostki, napromieniowuje wrogie jednostki, naprawia pobliskie jednostki mechaniczne. Miejsce budowy port gwiezdny albo Kruk. Wykrywa zamaskowanych i zagrzebanych wrogów. Może zrzucać wieżyczki automatyczne. Może rozmieszczać roboty obrony punktowej. Może używać pocisku chłopca. Napromieniowuje, naprawia. Dobra, bierzemy Kruka. A tu mamy tak, reaktor komórkowy. Jednostki specjalistyczne pojawiają się na polu walki z plus 100 punktów energii. Jednostki specjalistyczne mają plus 100 punktów energii maksymalnej. Statki pojazdy powoli same się regenerują. Ale jednostki specjalistyczne. No to są jacyś snajperzy w ogóle, ale wydaje mi się, że na przykład właśnie Zeratul... A nie, bo to są zerkowe badania, czyli... Nasze, w sensie... Nie, wezmę to. No i niewiele nam zostało do końca, żeby badania odkryć. Tu się wszystko rozwija. Dobra, porozmawiamy sobie może jeszcze z Toszem na koniec. A co ujrzałeś tym razem, bracie? Czekaj, ja też to widzę. Kerrigan. Zdaje się, że nadświadomość stworzyła Kerrigan, by uwolniła Zergi od... czegoś. Chciała doprowadzić do konfrontacji Zergów z Protosami. Wszystko poszło nie tak, jak trzeba. Wszystko stanęło na głowie. A do tego gdzieś tam czai się coś, co chce nas wszystkich zniszczyć. O rany, bracie. Widzę, że musisz się napić. O, wiadomości! Atomowe kluski. Eksplozja smaku. Okej. Okay. Atomowe kluski. Dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. My się widzimy w następnym. Bajo.